Witam ponownie na moim kanale. Słuchajcie, dziś przepis na zupę drobiową, a konkretnie na zupę z piersi z kurczaka, z fajnymi dodatkami. Słuchajcie, stosunkowo tanią w przygotowaniu, bardzo smaczną i szybką w przygotowaniu. Tak więc dość gadania, zaczynamy. Mam tutaj 300 g piersi z kurczaka. Kurczaka kroję w kostkę. Za chwileczkę kurczaka będziemy marynować. Pierś kurczaka pokrojona. Teraz przyprawy. Pół łyżeczki pieprzu. Pół łyżeczki soli. I jedną łyżeczkę kurkumy. I to wszystko obtoczmy i niech nam się pomarynuje kilka minut. Odstawimy i działamy dalej. Mięsko się marynuje, teraz cebulka. Cebulę kroję w kostkę. Do rozgrzanego garnczka z odrobiną oliwy wrzucam cebulkę i podsmażam na bardzo wolnym ogniu. Cebulka się podsmaża, ja kroję kawałek pora, taki niewielki kawałek, odcinek około 10 cm. I za chwileczkę dorzucam do cebuli. Cebula delikatnie się zeszkliła. Mogę dodawać pora. Mieszamy. I niech to wszystko dalej się smaży, a ja uciekam kroić kolejne warzywa. Teraz jedna papryka. Paprykę kroję również w kostkę. Por z cebulką są fajnie podpieczone, podsmażone. Teraz mogę dodawać paprykę na tym etapie. Mieszamy i pamiętajmy o mieszaniu, żeby nam się to nie przypaliło. Dość często musimy mieszać. Słuchajcie, w następnej kolejności ziemniaki. U mnie 7 czy 6 ziemniaków. Oczywiście ile kto uważa, ile kto zje. Tyle dodaję. Ziemniaki kroję w dość drobną kostkę. Słuchajcie, wydobywa się fantastyczny zapach papryki. Na tym etapie dodaję ziemniaki. I jeszcze tak smażę ziemniaczki z tymi warzywami około 2-3 minut. Słuchajcie, po kilku minutach dolewam bulion. U mnie bulion drobiowy. Najlepiej gdybyście mieli rosół z poprzedniego dnia. To już by było fantastycznie. Ja dodałem niecałe 1,5 litra. No i teraz oczywiście gotujemy to wszystko do miękkości. Słuchajcie, dokładam jeszcze liść laurowy i kilka ziarenek pieprzu. Zupa się gotuje, ja teraz ścieram niewielki kawałek selera. Do tego dość jedna duża marchewka.
Słuchajcie, na patelni mam rozgrzane odrobinę oleju. Dorzucam marchewkę z celerem i delikatnie obsmażam. Około 5 minut. Słuchajcie, gdybyśmy się nie mogli wyrobić z czasem, lepiej wyłączmy sobie tą zupkę, bo później i tak to będzie gotowane. Tak, żeby nam się po prostu te warzywa za bardzo nie rozpadły. Wiecie, o co chodzi. Tak więc marchewkę dosłownie 5 minut i dorzucam mięsko. Warzywa delikatnie mam podduszone. Na tym etapie dodaję mięso. I jeszcze to wszystko duszę około 5 minut. Nie dłużej, to po prostu będzie gotowane. O to chodzi, żeby tylko lekko przeszło takim smakiem smażonego mięsa. Wiecie, o co chodzi. A ja za chwileczkę kroję pozostałe składniki, pozostałe warzywa. Dokładam i teoretycznie zupka gotowa. Do pokrojenia pozostało już niewiele składników. Teraz czosnek. Ja mam 4 ząbki czosnku. Czosnek kroję drobniutko. Oczywiście, jeśli chcemy, możemy przecisnąć przez praskę. Teraz jedna papryczka chili. Ja tutaj pozbyłem się tutaj tych pestek. Jak wiadomo, tam jest najwięcej tej ostrości. No chyba, że już ktoś tak naprawdę bardzo lubi ostrość, także może nie wyjmować tych pestek. Ja nie ryzykuję, wolę sobie wyciągnąć. Jak widzicie, papryczkę pokroiłem drobniutko. Za chwilę dorzucam do mięsa. Mięsko delikatnie zmiękło, tak więc dorzucam czosnek razem z papryką i podsmażam dosłownie jeszcze minutkę po to, aby wydobyć delikatnie te aromaty, które tam są w czosnku, w tej papryczce, i za chwilę dorzucam to wszystko do zupy. Słuchajcie, ja już dodaję mięso do zupy, przełożyłem sobie do mniejszej miski. Wiecie, nie ma jak pokazać z tej patelki. Te warzywa w zupce, które się gotowały, są takie na wpół miękkie, mięso również. Także to wszystko razem fajnie się ugotuje, razem nic nie będzie rozgotowane. I słuchajcie, na tym etapie oczywiście możecie sobie jeszcze doprawić, czy dosolić, nie wiem. Może komuś nie będzie zbyt bardzo jeszcze pikantne, także może sobie dodać papryki ostrej. No naprawdę, jak kto uważa. Ja za chwileczkę próbuję, też osądzę. I praktycznie można nalewać. Więc mięsko zmiękło, warzywa zmiękły. Na tym etapie dorzucam jeszcze natkę pietruszki, żeby było zdrowo, kolorowo i smacznie. Jak widzicie, ja tutaj nie dodaję żadnej śmietany. Niczym tego nie zagęszczam. Ta zupa sama w sobie jest tak pyszna, że po prostu nie trzeba żadnych dodatków. Jak widzicie, ja już nalałem sobie słuszną porcję. Zapach i smak rewelacyjne zupki. Próbowałem. Naprawdę fantastyczna w smaku. Was zachęcam do zrobienia takich tanich przepisów. Życzę Wam smacznego i do zobaczenia.